Cześć, witam Was w kolejnym poradniku z serii Szybka Porada Ruszkena i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zabieramy się za kolejny poradnik zakupowy. Dzisiejszy temat to klawiatura mechaniczna w kwocie od 300 do 400 zł. No i standardowo bazować wolę na markach, które znam, sprzętach, które testowałem, niż na czymś, czego w życiu nie widziałem. Dlatego tutaj te propozycje będą w większości związane z tym, co miałem okazję testować. Na początek bardzo fajne klawiatury od Cooler Mastera na przełącznikach Gateron, czyli przełączniki porównywalne z legendarnymi Cherry MX, bardzo dobre przełączniki w wersji albo CK530, albo CK550, czyli wersja turniejowa lub wersja pełna. Bardzo dobrze wykonane klawiatury z aluminiowym frontem, ze świetnie działającymi przyciskami i z RGB. Do tego oczywiście mamy oprogramowanie Cooler Mastera. Druga propozycja jest troszeczkę bardziej nietypowa, ponieważ są to klawiatury od Sharkuna niskoprofilowe serii Pure Writer. Mamy do wyboru wersję TKL, czyli tak zwaną turniejową, bez numpada, która jest RGB i kosztuje 370 zł, lub wersję pełnowymiarową, ale za to z niebieskimi LEDami. Klawiatury te są bardzo fajne, oczywiście trzeba się do nich troszeczkę przyzwyczaić. Jak się przyzwyczajimy, to korzysta się świetnie. Co tutaj mi jeszcze wpadło w oko, a jest w tej chwili dostępne do 400 zł, dokładnie za 399 w jednym ze sklepów. Jest to klawiatura Thermaltake TT eSports Neptune Elite, którą spokojnie można nazwać klawiaturą flagową. Mamy aluminiowy front, RGB, oprogramowanie oraz przełączniki TTC, czyli coś troszeczkę innego, wytrzymujące 50 milionów klików. Są to po prostu przełączniki autorskie Thermaltake'a, dokładnie tak samo jak mają inne firmy, chociażby SteelSeries czy Razer. No i ostatnia propozycja, klawiatura mechaniczna, którą mogę polecić dosłownie każdemu, HyperX Alloy FPS RGB. Klawiatura wyposażona w specjalne przełączniki Kale Silver Speed, które działają bardzo, bardzo leciutko. To jest cecha szczególna tej klawiatury, że dosłownie muśnięcie powoduje aktywację. Mamy tutaj oprogramowanie, piękne RGB i solidnie wykonaną klawiaturę dosłownie dla każdego w dość przystępnej cenie. No i to tyle na dzisiaj. Jeśli ten film Wam się przydał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Zapraszam też do aktywności w komentarzach. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć!